Hello, widzowie, z tym zaczynamy kolejny odcinek z Rimworlda i dzisiaj zajmiemy się tym, żeby mu nic nie odcięła znowu. Weź nożem go nie bij, ja pitole. O, atakuj wręcz. Tak, tak. Co jest, no? Atakować go, kurde, nie, naprawdę, bo... Potną go i tyle, ja pierdzielę. Ten z tym nożem atakuje. Zdrowie pana. Rozcięcie. No i on go nożem na... Pierdala. To już było, za luz. Ale niech mi nic nowego nie... Dobra, jest git. Weź go, uwięź. I jesteście wolni. Pytanie moje. Jak twoje zdrowie, kotku, bo... Jest przypał z tobą. 7 godzin śmierć. Kurwa, za 6 godzin umrzesz. Mam nadzieję, że nie. Rozcięcie tłowia razy 4. Fajnie. Prawe ramię. Dobra, niedożywienie. Trata krwi, rozcięcie rysinek. Może jeść w ogóle? Jedzenie 48%. Zniszczone też było, ale wypiszcie złamanie lewa noga, rozcięcie nerka, rozcięcie, ja pier... Dobra, będziesz żył. A to dobra, to jest do tego powiadomienie. Ja pierdzielę, zajebisty początek, no. Super. Dobra. Co teraz? Myślę, że trzeba... A, dobra, wiem co. Bo generalnie, na przykład, jej potrzeby są naprawdę... Ona ma przejebana, nie? Ścisły średni ból już w ogóle. Więc trzeba jej wszystko innego, wszystko inne ogarnąć, nie? Żeby jej był git. Wiecie, o co chodzi. Po prostu nie przeżyje tutaj długo z nami. Okropna sypialnia. Spożycie na posiłku na ziemi. Dlaczego? Masz tu stół. Spanie w zimnie. Aha. Gnijące zwłoki, zazdrość się spianie Tylee i średni ból. Kuźwa mać. Bardzo, bardzo źle. No. Myślę, że na pewno rzeczą, którą mogę zrobić, to jest to, że w mroku tam, ja, to ciemno jej nie będzie. Będzie git, nie? No, bo jej ciemność doskwiera, nie? Pamiętajmy o tym. Co ja robię? No więc, żeby jej nie było ciemno, to zrobimy sobie elektrykę. Ile on stali? 205, dobra, luz. Co się wykopię trochę, tak na doczepkę, dobra. No i tak. No na pewno ma w ogóle jakieś debuffa z tym. A nie ma w mroku, aha. To mi się udało, nie? Dobra, ale nie mamy w produkcji jednej rzeczy. Stół rzeźbiarski. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz dla mnie. Ja bez tego żyć nie potrafię w tej grze. Więc let's go, robimy go. No naprawdę, stół rzeźbiarski to jest dla mnie jedna z ważniejszych rzeczy. Wiem, że stawiam to znowu na dworzu, ale ja to zabuduję kiedyś. Mógłbym to w sumie zacząć robić, nie? Mam jakieś bloki, mam te. No dobra. Tu postaw. Albo nie. Wolę od dołu, elo. Drzwi. Dobra, i tu będzie wyjściowe, to sobie zamkniemy tak. Tu korytarz i dobra, i to będzie zamknięte. I ty tutaj. Dobra. Bo tu już nic nie będzie, nie? Na razie nie mam zamiaru, żeby coś było, więc... Więc tak. A jeszcze tu trzeba... Tu rekreację zamknę, ale trudno. Dobra, tak. Trochę im tu dam roboty. Ja wiem, dziwnie to zamykam, ale to jest korytarz właśnie nasz, nie? O, zrobili tak szybko i nie zdążyłem tu drzwi stawić. To jest słabo, nie? Bardzo słabo. Bardzo, bardzo słabo. Ale dobra. A co to te drzwi tak nie wychodzą dobrze? Dobra, niech jest jak jest. Widzę właśnie, że to tak wymiarowo by się zmieściła kolejna sypialnia, bo tu idealnie na drzwi stawiłem, ale tu pewnie nie będzie. Tu musi być przejście, bo tu wentylatory i tak dalej. Więc przypał z tym, no. A w ogóle mam jakieś inne bloki? Nie mam. Ja sobie podłogę fajną zrobił, ale nie mam z czego za bardzo chyba. Trochę dużo im tego każe, ale dobra, niech będzie. Dobra, co teraz? Tutaj drzwi mają być, nie? No, fajnie by było, fajnie by było. No i tu coś trzeba wymyślić. Tam daleko chyba nie będę aż stawiał tych drzwi, bo to kupa roboty jest.
Bez przesady, nie mam aż tyle czasu, więc zróbmy tak. Dobra, to nawet usunę. No, zrobimy sobie czegoś innego. A nie, w sumie i tak nie mam innych bloków, więc co ja robię? Dobra. No i to będzie zamknięte. Super. Wiem, genialnie, no. No i będzie trzeba więcej przez co zrobić żarówek, nie? No. Tu coś sięgnie fajnie. O, ale fajnie, sięga nam kabel, patrzcie, przez cały korytarz. Ale fajno. Dobra. Da rady tu? Ale tam leży hajs niby, nie? No i co z tego? Dobra. Nie wiem, czy tu nie ma sensu chyba, to właśnie szkoda, tak, dobra, to tu. No i dobra, tam będzie światło jakieś, nie? Oni im tu trzeba porobić, bo ich nie wkurza to, że nie mają prądu, światła w swoich tam tych. Dobra, i te podłogi. No złupku, nie? Pewnie innego nie ogarnę materiału za szybko. A, no i będą mieli, jak to zamkną, nie? To generalnie będą mieli kolejne minusy z brzydkim otoczeniem, bo ta ziemia tutaj jest jeden na plus, nie? To jak będzie w środku, to ich to wkurwę już i to będzie na minus, nie? Także super, no genialnie, ja będę musiał tu podłogę na szybko walnąć. Ale dobra. Jakoś to będzie, o jeszcze światełko, ale pięknie. Nie no, to jest super kolonia teraz, ej no. Hello. Teraz to jesteśmy gigaczady. Czemu to dalej nic z tego nie ma? Okej. Właśnie, mamy ten kamieniarski. Stwórz małą rzeźbę. Zrób to uzyskania 10. No, będzie git. Cały czas, żebyśmy mieli 10, będziemy je sprzedawać tą sobie, zajebiście będzie. Tylko ten, szczegóły, ja bym tak bez drewna, nie? I bez stali. To z czego? O, kamienne bloki, no każde, nie ma problemu. Kamiennych bloków to będziemy mieli bez... Do, już nie skończą się kurde nigdy, ale... no. Jedzenie też tam się już nie skończy, chyba że tu dalej nie ma minusowej temperatury. Ile tu jest? 11, a to super zrobiłem. Super. Teraz będzie git. W pomieszczeniu. Minus 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Ale zeszło, dobra, jest git. Zajebiście. To się może dlatego, że noc też zeszła, nie? Ale no. Ci tu pewnie nie mają kurwa co jeść, no na pewno. Wow. Cóż kapie. Dobra, na razie tak. Super. No trzeba sobie radzić jak się da, nie? Tak. Okej. To sobie rozbierzemy, albo zostawimy w sumie, niech sobie tak jest. No, jakaś powiedzmy struktura obronna, nie wiem, na środku wioski. Dobra, albo rozbiorę może jednak, nie wiem, zobaczę. Dobra, nasza kolonia się fest rozrosła dzisiaj, nie? Takiego ruchu też jeszcze nie mieliśmy. Także no. Fajnie, fajnie. Jakaś fajnie jest. Imprezka, widzę. U naszej, to jest małżeństwo, czy narzeczeni, czy kochankowie. Otrzymano drobinę miłości, no i to jest... I to jest zajebiste właśnie w tym, że wasza opinia mojej kochanku, kurde. To jest zajebiście w tym właśnie, że oni są, tam pary tworzą i tak dalej. Właśnie tak coś fajnie działa, że im daje plusowe te... Czego ja szukam właściwie? Jej szukam, relacje, kochany. Szkoda, że nie ten, no. Szkoda, że nie są już narzeczeni czy coś. Byłoby szybciej. Dobra, tu świeczuszka, jedno. Jedno starcie wyjebane. Ale to fajnie teraz wygląda, ej no wow. Ale ja dawno tak sobie fajnie grałem w Rimworlda, ja pierdzielę. Warto było dzisiaj siąść i nagrać ten odcinek. Tak sobie stwierdziłem, że o, siądę nagram odcinek dla widza. I tak patrzę, że genialny to był pomysł, nie? No ja to jestem genialny generalnie, ale dobra. Co my tu jeszcze? Jeny, abym się wkurzył. Jezu, ale bym się wkurzył, jakby się okazało, że cały czas miałem wyłączony mikrofon. No, mleczko, super. No jedzenia to będzie mi teraz pizdu. To jest na minusie, jest na minusie, zajebiście. Tu prąd leci, 3100 W, czyli no, dużo prądu. Dobra, jest tkanina. Dobra, to rekreacja, bo tam na to też narzekają. Stół bilardowy z drewna. Tak jest, dobra, taki. Zajebiście.
Tu sobie postawimy drugą świeczkę wtedy, znaczy świeczkę, zapalniczkę. Żarówkę, jak to się nazywa? Lampa. Lampa stojąca, dobra. Dobra, tu zamknąłem to. Zamknąłem to. Teraz można zrobić tak. Pyk, 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 pyk. I tutaj też. No i fajno, i o to mi chodziło właśnie, tak. No i zajebiście, jak to z jedzeniem? No i super! Jak tam z oswajaniem? O, goście. Nawet nie dostałem info o tym, ale oni tylko przychodzą. Nawet się nie da z nimi handlować. Słabo. Panie, kiedy ty będziesz nasz? 4-8 oporu. Ej, zaraz będzie mi nowy kolonista, nie? Ale fajnie. I ja. No, zajebiście. A, leki. Właśnie. Zbierz plony. Zima się zaczyna. O, mamy pierwsze te figurki. Zamontuj! Pierwsza sypialnia. Pyk. Dobra. U nich będę na końcu montował, bo oni się tam cieszą sobą. Więc no. Bardziej u tych muszę, nie? Najbardziej tu w sumie u niej bym musiał. To weź to anuluj. Pierwsza pójdzie do niej. Jaka to jest dobra jakość. No i naj zamontuj. Będziesz miała. Oj, będziesz miała pierwsza tą. O, super. Wow. Tylko nie kazałem robić drewnianych, nie? Co się stało? O, oczywiście zrobili drewnianą. No, logiczne, nie? O, mają bilard! O, ale zajebiście. O, szczur. Szczur się zamknął w tym. Weź go upoluj. Jak się już zamknął w tym. Gościa, przejdź do lokacji. Pyk, macie handel? Kto jest najlepszy społecznie? Postać. 6. Daj mi tutaj postać jeszcze raz. 6, 4, 1. Myślałem, że 16, a to intelektualne. Intelektualne 16, nice. Społeczne 4, 7, 1. Dobra, czyli Brown. Czyli ta, co jest najbardziej. Ma najbardziej problemy psychiczne i zdenerwowana, wkurwiona i w ogóle. Jest najlepsza do gadki, czajcie? To jest po prostu niezła. Niezła ta, niezły paradoks. Bo nie mają gnaty w ogóle. Nie, nie mają. Dzidy mają dziwne jakieś. Dobra, zły stan zdrowia. I tak dajesz nam plus 9% niecałe, więc jest git. Jest git. Tkanina. No nie będę sprzedał tkanin, którą dopiero co zabrałem, nie? Więc to tak słabo. Ale mogę wam dać maczugę z drewna, nie wiem, jakieś maczugę ze stali, która jest 2% wytrzymałości. Nice. Nóż ze stali, to co zostawię chyba. No bo nie, to coś warte jest przynajmniej. No. Albo ja zostawię, bo jeszcze będę potrzebował. Albo nie, dam ci i kupię sobie długi łuk. S. I to jest... Aha, to się nie opłaca, patrzcie po cenach, nie? No dobra, nie. Spodnie z tkaniny normalne. Czemu nikt tego nie nosi? Koszula. Kurtka. Czemu nikt tego nie nosi? Nie. No dobra, akceptuję. Tak po prostu handel, żeby był. Sorka, muszę was na chwilę przeszkodzić wam. Okej. Okay. Weź mi daj... postać. Strzelactwo 3. 1. To... Dobra, dostaniesz ten... A, że... No kurde, dobra, weź. Gdzie to jest? Wyposaż. Nice. No i tak. A tu mamy jeszcze jeden sztylet? Chyba ja, gdzieś wtedy. Bo tu leży ten ze stali, info o nim. On ma obrażenia na sekundę 8,98 i 19% penetracji. Coś się wydarzyło, super. A sprzęt, info o tym nożu. No to ma chujowiej. Dobra, to weź wyposaż ten ze super stali. To jest super stali, ja? Jo. Zapatrzenie. Aha. Gladius, miecz dwuręczny. A gdzie to jest? Gdzie to jest? Przejdź. Daleko? Nie chce mi się, nie? No to już prędzej bym tu podszedł. Ale mi się też nie chce. Dobra. Weź jeszcze z nimi zagadaj. Mam taką prośbę. Bo się okazuje, że gdzieś jeszcze mam jakieś noże niby. Chyba leżą tak luzem. Aha, bo jeden jest jego. O. Dobra, więc i tak idą. To żartowałem, nie? Rób co chcesz tam. Wyjebano. Gdzie ty idziesz, przepraszam? Co? Aha, bo ja mi kazałem nosić te, wykupiwać srebro ostatnio. No, zajebiście. Będziemy mieli srebro, czajcie? To jest naprawdę zajebiste, mi srebro. Dobra, to jak i tak nie mam już nic wam do zlecenia, bo nie mam, nie? O, kurwa, zróbcie to kiedyś. No to możecie sobie kopać stal zawsze, nie? Tak hobbystycznie, już wiecie, ja w ogóle wam nie zlecam roboty wcale, nie? Tak hobbystycznie sobie zbierzcie, nie? Jakby co? Co się wydało? Żyło. Wypadek kapsuły. O, to trzeba szybko reagować. Okej, okay, pochodzi...
Antony zbiegła więźniarka. Rozbiła się niedaleko w kryształce transportowej. Jeśli przetrwa uderzenie, to zostanie ciężko ranna. Antony pochodzi z wrogiej dla ciebie frakcji Andos. Ej, fajna nazwa frakcji. Andos. Możesz ją przychwycić do celów rekreacyjnych lub niewolniczych. No to tak. Zdrowia pani. No jest zajebiste w sumie. Dobrze się trzymasz, prawda? Potrzeby, okej, jeba się to postać. Opieka, niezdolna do opieki. Cechy, świetna pamięć. Maratończyk, mizoandryt, co to znaczy? Aha, kurwa. Jesteś chujowa, wiesz. Dobra, trzeba zrobić jakieś więzienie na szybko, nie? Bo mamy tylko tyle tej kurwa. Potato jest właścicielem. Ja nie mam wolnej sypialni, nie? Jebać. Meble, miejsce snu. Sypialnią twoją, no nie może być magazyn. Chociaż kuźwa, w tym magazynie i tak nic nie ma. Cicho. Dla więźniów. Uwięź. Dobra. Będziemy więzienia. Wiem, super więzienie. Nie musicie te nic mówić, zajebiście. Z drugiej strony mogłem tu zrobić więzienie. W sumie, no. Się w tym, znaczy zrobić, no takie chwilowo, nie? No ale nie, no dobra, zrobimy. Poczekamy aż skończą robić ten korytarz i wtedy sobie zbudujemy kolejną sypialnię tu na górze. No, tak zrobimy. Będzie git, zaufajcie mi. Kochani widzowie. Ej, mamy w końcu dwa mawoły, przepraszam. Mamy, to jest samiec. I samica, jest git. To czekaj, to zwierzęta. I zaraz je otubojem. Mufalo. Czemu jak konie? Aha, dobra, mufalo. No, maksymalnie. Aha, kliknąłem W, nie? Dobra. Dorosły samiec, tak? Tak, dorosła samica. Dwa. Aha, ja nie mam ani jednego. Dorosły samice. Dorosła samica, dwa. Dorosła samica, bo pewnie to są jeszcze nie te, nie dojrzałe. Dobra, zajebiście. Jest pięknie, cudnie, kozacko. Kowalstwo, no. Fajnie by było mieć. Dobra. Roboty mają. A co to za goście są, przepraszam? A ty, tą babkę trzeba ogarnąć. Ziomek, więzień, rekrutuj. 12 oporu. Jesteś moja. Dobra. A, cześć, w sumie nie spojrzałem, czy ona ma coś zajebistego. Postać. Intelektualne rzemieślnictwo niby. Rzemieślnik to. Ej, rzemieślnik później oddaje. No. Taki zapalony, to nice. Nic przygotowania, strzelec tu gówno, jak zwykle, nie? Cześć, on ma zielone włosy, co tu się odwala? A nie, to jest ikonka liścia, że on zbiera te. Zajebiście. No i generalnie później będziemy to mowanie sprzedawać, nie? Na razie nie, bo. Nie. Ale mógłbym to pole większe zrobić, jak sobie myślę. Niewielkie ryzyko. Potrzeby, co ci kuźwa jest? Okropna sypialnia, panie w zimie, ja pierdzielę. Okropna sypialnia, przecież może 101 plus od tego. Średni był, zaraz coś sypialnie tali. Czemu niby zazdrość? Bo jest czysto? Może. Aha, bo ty masz. Uuu, dobra, masz tam trochę chujowo, nie? Ten tu ma najchujowiej. Jopir! Zajebiście, nie? No, opatrz, tu jest w środku, i ty teraz jest w środku, i to już nie jest plus 1, tylko minus 3. Bo tu jest trawa. Teraz to już w ogóle ich będzie wkurwiać. Ale patrzcie to, nie? Na przykład. Kara do szybkości pracy jest już 100%. Bo. Chyba, że to jest kara, czy plus? Nie wiem. Nie, chyba jest git. 100% to znaczy, że chyba działa na 100%, nie? Nie wiem. Ale muszę. O nie, o nie, o nie. Czemu Brown akurat musi mieć sztucer? No to jest ironia losu. O nie, wybuchowy szczury. Ich jest pewnie więcej, nie? Obstawiam. Dobra, on już będzie strzelał. Nie trafia, oczywiście. O chuj. Ja pitole, nie? Ale chujowo będzie. Mówię wam to, nie? Jak tu będzie chujowo? Nie, no kurde! Dobra, strzelaj do tego. Żartowałem. Teraz spierdalać. Dalej, kurwa, dalej, dalej. Przez płot. On też. No dawaj. Dobra, dalej, 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 dalej. Stop napierdalać. Ale serio? Naprawdę?
Naprawdę. Naprawdę. O! Dobra. Generalnie to tak. Przegraliśmy prawie życie z wybuchowym szczurem. Okej. 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 Dobra. Ale jakoś to będzie generalnie. No, jakoś przeżyjemy. Nie no, naprawdę nie. Ja no, dobrze ich było, nie było więcej. No, na początku najbardziej to kucza strzelectwo. Czy on jest kuźwa też dziki? Nie pierdziel. Ow! Ich było więcej! Z czego to kurwa? Naprawdę. Przednia lewa noga odcięta. Jak przednia? Aha, bo to jest jego, dobra, Jezu, uff, ja pitole. Słuchajcie, że ja kliknąłem na szczura i myślałem, że to wszystko jest od tego? Że to są obrażenia po tato? Że on jest, że on nie ma ciało rozcięte, nóż raz dwa, lewa nerka zniszczone, przednia. A na szczęście to nie jego. I jest tylko ugryziony, zatrapany, ugryziony, oparzony. Dobra, luz, tam panie, tam jesteś bez żadnych szkód, nie? Praktycznie, chłopie. Pobiegaj sobie z tym ogniem, to ci zgasi, nie? Co jest duże ryzyko złamania, weź spierdalaj. On się pali, a ona ma duże ryzyko złamania, bo ci coś boli. Nie no, ja wiem, ból nie jest fajny, ale no. Ale weź, nie załamuj się, please. Kolejności potrzebują leczenia, no domyślam się, nie? Po tato nie może cię uleczyć, gdyż, ponieważ no... Kurwa, dobra. Pierdolisz. Co? Kto jest lekarzem u nas? Lekarz. To jest lekarz! Ty kurde śpisz z lekarzem! Czemu? Czemu on cię... Co? Ona śpi z lekarzem i ją nie leczy, czujecie? To jest epickie, nie? Czegoś takiego nie widziałem. Dobra, astmę tam ma. O właśnie, jak ona ma astmę, to nam regularnie leki zużywa, nie? Co rano. No dobra. To już trudno, nie? Co jest? Choroba za... Dobra, mam nadzieję, że przed... No jak ty? Jak on? Jak on? To jest przejebane póki co. Ty weź. Ulecz ty, panie. Ja wiem, że go tak ten wkurwiał, nie? Ale ma dobry humor w sumie. To jest git nawet. Ja pierdolę. Nie no, nie gadaj. Zakażenie 9% odporność. To się nie uda, nie? Ja pierdziałem, to się nie uda. O, o. Chociaż, dobra, ty może. Kurde. Dawaj. Wyprzedzisz to zakażenie, jedziesz z tym. Nie wiem, cały czas 1% do tyłu, trzeba obrażenia. No teraz! Fajnie, 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 fajnie. Kurde, naprawdę, nie? Ci koloniści są szaleni. No. Tragicznie. Dobra, są kolejne rzeźby chyba, nie? Nie, wcale. Dobra, najważniejsze, żeby on miał zakażenie. Jak to tam w ogóle? O, 2.7. No weź już bądź z nami, ja pitony gościu. Świeczki, znaczy świeczki. No te, żarówki trzeba robić. Żarówki, dobra, nazywam to żarówki. No strzał shop, no pojebało cię, chłopie. Kogo ja mam wolnego? Nikogo. Kurwa, nie jest dobrze. Kurwa, nie jest dobrze. Po prostu nie wychodźcie na dwór przez jakiś czas. Bo nasz ziomek ma zakażenie i was nie uratuje. Zakażenie 37%, odporność 33%. Dobra, jeżeli się nie ruszy z łóżka, to wyzdrowie. O chuj. O chuj. O chuj. O chuj. Tylko nie postrzel jej, nie? Zdrowy. Dobra, bo... Weź się ruś. Wkurwia mnie ten shop, no. Dobra, jest. Ja pierdolę. Zdrowy, jest git. Okej, nikogo innego nie uderzył. Zajebiście. Ty tam jak się trzymasz? Zajebiście, no. Dobra.
Ekstremalne ryzyko załamania. No kurde! Ona ma takie potrzeby. Spanie w zimnie, kropna sypialna. W zimnie ile tu masz tu? 15 stopni. Średni ból. Zazdra się sypialnie, czyli... Dobra, to weź. Wybierz właściciela. No, już nie powinieneś mieć zazdrości o jej sypialnie, bo jej sypialnia to twoja sypialnia. A teraz byś miał zazdrość? Nikt. Wybierz właściciela. Przyjdzie. Dzięki. Teraz pewnie byś miał co innego, nie? A nie ma zazdrości. Ej, to był dobry ruch. Słuchajcie, zamieniłem ich sypialniami, już nie zazdrości. Ale okropna sypialnia dalej ma. Chujowo. Nie masz już więcej zrobionych tych rzeźb. Chujowo, nie? No, potrzebują w ogóle więcej broni dystansowej. Tego nikt nie zbiera. Ja nie wiem, ja im chcę dawać więcej roboty. Było fajnie do momentu, aż się nie zjebało. No, trochę. Twórz kopię. No tu mogę sobie zrobić, nie? Kopię tego. No. Czemu nie? Dobra, jedno starczy na razie, bo będą się wkurwiali, że jest ciemno. Chociaż w większości pomieszczeń niby nie jest ciemno, tylko korytarz i lodówka, nie? 4 stopnie, dobra, czekaj, architekt. Nie mamy tego, tak? Ja napierdolę. Temperatura, no dobra, grzejnik. Mr. Brown mówi, że ci zimno, no? No to. Tu będzie. Nie! Kurwa, nie tak. Właśnie tak, tu ma być grzejnik. I tu mają być kratki wentylacyjne. Dokładnie tak. Okej, okay. Dwie starczą. No to na razie nie, bo tam jest więzień, nie? To tak średnio, ale no. Jakoś to będzie. No i generalnie. Będzie cieplej na dworze, ile jest? 5 stopni. Fala zimna, o chuj! Nie jest dobrze, oj, nie jest dobrze. Tam mi zrób. Nie mam komponentów na to, panie. Ktoś tu przyszedł. Co jest? Nestor to syn. Dobra, fajnie, co mnie to obchodzi? Dobra, Brown. Ej, ty, czekaj, czas odcinkowy. Dobra, myślę, że trzeba kończyć odcinek. Jutro się zajmiemy handlem i w ogóle. Znaczy jutro. No, dobra, w następnym odcinku, nie? No i ten. I mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie, cześć, papa, subujcie, komentujcie, odkujcie. No i do następnego odcinka. Cześć, papa. Hello.